Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Dziadowie moi przewracają się w grobach, jak słyszą, że na sali tej siedzą hamulcowi restytucji z drugą RP. Albowiem oni ginęli również w Katyniu, pani Małgorzato, za drugą RP. To nie ulega wątpliwości, że delegacje rządowe różne, które latają do tego Katynia, po prostu oszukują Polaków, dlatego że nic nie zrobili, żeby doprowadzić do restytucji ciągłości z drugą RP. Ani Lech Kaczyński, ani żaden prezydent trzeciej RP. I ja jestem z rodziny Andrulewicz po matce, drobnej szlachty na Suwalszczyźnie, z której w partyzance bardzo dużo mężczyzn Andrulewiczów chroniło ludność cywilną przed Niemcami w czasie okupacji II wojny światowej, jak przed okupacją sowiecką i zostali zamordowani w tak zwanej obławie augustowskiej. Do dziś nie wiemy, gdzie leżą. W jaki sposób zostali umęczeni i zamordowani w obławie augustowskiej, tego trzecia RP także nie załatwiła. Ja jestem tym moim dziadom winna. Osobiście jest to, daje mi to przyczynę do tego, żeby kontynuować i działać na rzecz restytucji ciągłości z II Rzeczpospolitą, za którą oni ginęli. I pomaga mi w tym bardzo książę Światopełk Zawadzki. Na filmach Królewska TV możecie Państwo sobie posłuchać, co pan książę ma do powiedzenia. Jest w kontakcie również z prezydentem Potockim. Opuszczę tą monografię Rodziny Światopełków Zawadzkich, Herbuli z odmianą w obieg, bo restytucja ciągłości z drugą RP jest, ma kardynalne znaczenie w odtwarzaniu monarchii i systemu monarchistycznego w Polsce. Ja jestem monarchistką, także bardzo proszę również pana marszałka Leszczyńskiego nie nazywać mnie więcej osobą partyjną, bo tak mnie pan wczoraj nazwał. Czy to był cudzysłów, pani? Bo chodziło o zachowanie, nie o przynależność. Jak się mówi, to jest cudzysłowia nie widać. No to się pisze, to dlatego dodałem ten cudzysłów teraz. I o co chodzi, proszę państwa? Państwo wiecie, że jestem prawnikiem, legalistą. Niewielu z nas jeszcze jest w Polsce, na świecie również. Liczyłam trochę na środowiska polonijne, czyli Kanada mnie zawiodła w pełnym. I to mówię teraz do marszałków innych sejmów polonijnych, którzy zamierzają do Polski na sejm walny przyjeżdżać, że jeżeli państwo nie przygotujecie się co do, nie odrobicie zadania domowego, co do restytucji drugiej RP, o którą cała Polonia, ta, która wyjechała podczas II wojny światowej i po, walczyła, to, że te osoby są już bardzo wiekowe i umarły, a ich synowie czy dzieci nie rozumieją sprawy, bo są daleko od Polski, to nie moja wina. Ale żeby to skrócić, ja, w Uniwersale macie państwo na stronie 12 to, co wczoraj czytałam. To jest krótka ekspertyza prawna, która jest zrozumiała dla każdego Polaka, chyba że nie, ktoś nie jest Polakiem. To wtedy ta ekspertyza nie jest zrozumiała. Ja w ogóle jestem zwolennikiem hasła zawołania Żydzi na sali, proszę wstać i wyjść. I wracając do... muszę to powiedzieć, dlatego że to się tutaj kręci ten temat i omija się nazwanie po imieniu tej smutnej prawdy, że konstytucja kwietniowa jest konstytucją monarchistyczną. Natomiast konstytucja, którą cały czas marszałek Leszczyński pokazuje państwu, tak zwana trzeciomajowa, jest konstytucją republikańską. To ma kardynalne znaczenie.
Co do szczegółów, to przygotuję krótki referat, jeśli pan pozwoli, i wygłoszę go. Oczywiście, że pozwolę. Mam nadzieję, że w Konstantynowie Łódzkim 23 stycznia. Ponieważ państwo powinniście rozumieć, zajmując stanowiska jako posłowie ziemscy czy marszałkowie sejmików ziemskich, na czym polega różnica konstytucji kwietniowej monarchistycznej i konstytucji trzeciomajowej republikańskiej. A więc, czy my chcemy odtworzyć republikę, czy chcemy odtworzyć monarchię? W skrócie powiem, że konstytucja kwietniowa daje prerogatywy prezydenta, prezydentowi Rzeczpospolitej takie, jakich nie ma żaden król w Europie, a mamy 12 monarchii w tej chwili, stan na 2015. Mam nadzieję, że Polska szybko dołączy i będzie 13 monarchią w Europie. I tych prerogatyw nie należy się bać. To jest, Francja na przykład odwzorowała swoją konstytucję po wojnie z właśnie tej konstytucji kwietniowej polskiej. Ona jest najlepszą konstytucją na świecie. I przyszli prawnicy do marszałka Piłsudskiego, taka krótka historia, z propozycjami konstytucji, bo rzeczywiście po konstytucji marcowej trzeba było stworzyć inną konstytucję. I odrzucił te wszystkie konstytucje obce. Kazał tym, rozkazał, no bo marszałek, wiadomo, rozkazy wydawał. To jest takie w ogóle nomenklaturalne, jak na marginesie mówię, że władza nie powinna być wykonawcza, tylko rozkazodawcza. Marszałek Piłsudski odrzucił te propozycje obcych konstytucji. Kazał tym prawnikom przygotować polską konstytucję. I to jest polska konstytucja, którą PRL ogłosił faszystowską, a trzecia EP całkowicie pomija. Uczy się prawników na wielu uniwersytetach w Polsce, na przykład we Wrocławiu 400 prawników rocznie wypuszcza uniwersytet z samych dziennych studiów, a prawie drugie tyle zaocznych, których uczy się takich bzdur, że ta konstytucja nie obowiązuje, a ona obowiązuje, ponieważ nie została uchylona. Ma zaledwie 81 artykułów i w ostatnim uchyla konstytucję marcową, a więc prezydent Bierut w 47, pierwszy prezydent PRL-u, przysięgał na konstytucję marcową, bo nie chciał właśnie na tą, którą komuniści nazywali faszystowską, przysięgać, ale nie było jeszcze wtedy PRL-owskiej konstytucji, on przysięgał na marcową. Natomiast Andrzej Duda popełnił ogromny błąd i przysięgał, zrobiłam film na ten temat, cierpiałam w tego dnia, że nie potrafił rozwiązać sprawy przysięgi. Na jaką konstytucję złożył przysięgę? Na 97, tak, mimo że jest doktorem prawa. Konstytucjonalności urzędu. Tak, i nie złożył ślubowania na konstytucję kwietniową, a więc jest także hamulcowym restytucji drugiej RP. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że zaraz po tym zaprzysiężeniu pojechał na grób Kaczorowskiego, oszusta, i złożył tam wieńce do świątyni Opatrzności Bożej, który położony jest tam. Za co? Właśnie za to, proszę państwa, że nie doprowadzono do restytucji. W 1990 roku była taka szansa. Juliusz Nowina-Sokolnicki, prezydent II RP na uchodźstwie, także się starał, żeby doprowadzić do restytucji ciągłości i przekazać prezydentowi, którego wybrano, no Polacy wybrali, no taka była aura tej transformacji. Ale jednak nie dokonano tego i później ukrywa się przez całą trzecią RP, ukrywa się Juliusza Nowina-Sokolnickiego, który dożył bardzo słusznego wieku i zmarł w 2009 roku i przekazał ten urząd zgodnie z artykułem 13. To jest naprawdę wszystko legalne i pan prezydent Potocki przywiezie papiery. Proszę, ja je widziałam w fotokopiach, to nie jest takie proste dotrzeć do oryginałów, bo one są bardzo cenne. Więc artykuł 13, ustęp 2, punkt B.
prezydent, to są prerogatywy prezydenta. Prezydent wyznacza na czas wojny następcę prezydenta Rzeczpospolitej. I co to oznacza? Czyli on mianuje następcę swojego, bo jesteśmy w stanie wojny. I cały czas od prezydenta Mościckiego, który przed wojną był prezydentem, później Raczkiewicz, później Zaleski, Juliusz Nowina-Sokolnicki i Potocki. To jest naprawdę czterech, pięciu panów, których trzeba zapamiętać. To jest bardzo proste zrozumieć, tylko cała telewizja TVP i wszystkie inne te żydowskie telewizje zrobią wszystko, żeby to ukryć. A więc od 6 lat prezydent Potocki jest na urzędzie i utrudnia mu się bardzo wykonywanie urzędu. A teraz, kiedy ja rzeczywiście 24 listopada, przyznam się na własną rękę, napisałam do Beaty Szydło, ponieważ mam trochę rozeznanie księgowe, bo 10 lat byłam w zarządzie operacyjnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zdaję sobie sprawę, co znaczy budżet, a więc budżet musiał być zaplanowany do końca listopada i 24 listopada napisałam do Beaty Szydło na Twitterze, że występujemy jako Sejm, znaczy na rzecz Sejmu Walnego i Sejmików Ziemskich o 2 miliony dotacji. To, że prezydent Potocki pilotuje tą sprawę w Sejmie, ma kontakt z marszałkiem Kuchcińskim, owszem, może ci ludzie parzą niektórych, ja nie, do urny nie chodzę, nie wybieram tych osób, ale jeżeli marszałek Kuchciński Sejmu te 2,5 miliona dla Sejmu Walnego wyasygnuje, a trzeba pamiętać, że Sejm na Wiejskiej ma budżet 1 mld złotych. Także ten jest naprawdę proces. To jest tak mała kwota dla tych urzędników na Wiejskiej, że proszę Państwa, no, a ona jest nam potrzebna, między innymi, żeby drukować, żeby no po prostu, żeby sesje były finansowane z tych pieniędzy, bo ja bym chciała, żeby było kworum, żeby czyli 41 ziem przyjeżdżali marszałkowie, przynajmniej 30, żeby te obrady i głosowania przebiegały jednak w sposób bez zarzutu, bo tak jak dzisiaj jesteśmy 14 marszałków, 41 prowincji w Polsce plus 9, które pan dodał, 50, no proszę Państwa, z 50 jest 14, no nie jest to kworum, no nawet jakieś no, bardzo częściowe, a w Konstantynowie Łódzkim było nas więcej, a teraz jest nas mniej i nie chcemy, żeby ta tendencja się nasilała, czyli i też różne osoby przyjeżdżają, czyli nie przyjeżdżają ci marszałkowie na każdą sesję, a przyjeżdżaliby, gdyby były hotel i odżywienie było finansowane. Proszę Państwa, to nie jest jałmużna. Dzisiaj obiad mi stawia kolega z Wałbrzycha, jestem mu bardzo wdzięczna, 20 zł zapłaci. To nie jest jałmużna, proszę Państwa. Dla mnie wyciągnięcie ręki po 2,5 miliona do marszałka Kuchcińskiego Sejmu na Wiejskiej, to nie jest żadna jałmużna. Mój ojciec ciężko pracował, nie dożył emerytury. Także te pieniądze, którymi oni obracają, to są pieniądze Polaków. Ja to tak widzę. I to tyle. Dziękuję.